As long as I can. Storm clouds are coming, and it's best if you prepare. Aha, to takie duże urządzenie. Aha, i to takie arkusze drukuje. Nie no, ciekawe urządzenie, naprawdę. A ja im nie zapaliłem się. W przedziałach. No, czcionej cię już muzea używa. O, od razu lepiej. Może pasażerowie będą widzieli chociaż coś. Nałożę urządzenie, moja maszyna ma 13 metrów od nakładania papieru do wykładania. No naprawdę jest to robić, to nawet i szkoła takiej maszyny duszy za robotę. Żeby obejść ją dookoła. Dobra, jak tam nasz czas? Czekamy. Sceneria normalnie na opóźnienie. Największa maszyna to maszyny zwojowe do rukowania gazu. A to one też już tam sobie same przykładają te kartki, już po prostu wychodzą w lodówce? Gotowe gazety? Czy to potem jeszcze jakieś trzeba zszywać? To jest w sumie ciekawa technologia. Did I lose this chance? One last dance. Teraz to już pewnie te maszyny to wszystko prawie same robią. Już nawet człowiek im pewnie potrzebny nie jest prawie. Przez przypadek ich ruszyłem. No i co, już mamy 10 minut opóźnienia? Okej, się zadwają. Aha. Wychodzi cała gotowa gazeta. Około 30 tysięcy egzemplarzy na godzinę. To dużo. 30 tysięcy na godzinę? To jest co robić. A to, że ludzie jeszcze cały czas tak kupują te gazety, że jest to opłacalny interes drukowania aż tyle. Choć już teraz wszystko właściwie w internecie można przeczytać. A coś chyba to na mnie zaskoczyło, że my się tu zatrzymaliśmy na tej stacji. Coś jakoś dziwnie dobrze to może stać. Podjadę bliżej do symulatora, do tego do semafora, może coś się w symulatorze zacięło. Mm-hmm.
może inaczej. Gazety codziennie nie zdążyłyby się ukazać co rano w kioskach. No tak, no. Pewnie mają przystoje lekkie te maszyny, bo cały czas pewnie też nie drukują. No, wiedziałem, że coś ja zepsułem. T63 Gottowie. Ale fajnie, że nakłady spadają cały czas. No tak, no właśnie, no bo to tak dziwne. No ja na przykład, ja jako ja gazet nie czytam. Bo wszystko mogę znaleźć w internecie. Więc po co mam wydawać pieniądze i kupować gazety? Chociaż niektóre gazety na przykład są też tam internetowe, jak nie wiem, ta Wyborcza gazeta, tak i tak dalej. To sobie wymyślili, że po prostu będą nowe gazety, ale też jest w formie internetowej, z czego coś zarabiają. Teraz mamy 90, a nie będziemy się już tak rozkręcać. Tak, no i to jest prawda, no. Możesz teraz gdzie nawet tyle otrzymać. Łatwiej jest kupić e-booka i tak przeczyta się to samo, i tak się to samo przeczyta, nie, zawsze można to wszędzie wnieść. Nie trzeba targać ze sobą książki, tylko się targa na przykład telefon, który i tak mi się zawsze przysadza. Aż teraz można powiedzieć, że książki to odchodzą w podstawkę i zastępuje się je internetową formą. Chociaż niektórzy uważają jeszcze, że dobra książka, no że jeździsz do telefonu, to zastąpią czytanie książki. Też słyszałem o takich osobach. Ja jestem tego zdania, że czy ja to czytam z telefonu, czy z książki, to mi to bez różnicy. Wydaje się, trzeba namęczyć i tak. Następny semafor jest na stół. Pięknie. Już jest podane dane.
No, jesteś miłośnikiem literatury. No ja też mało czytam, to się muszę zgodzić. Ja akurat wolę obejrzeć dobry film niż przeczytać jakąś książkę. Łatwiej mi się filmy oglądać, bo tak nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby się na przykład wieczorem na co położyć książkę czytać, tylko jednak się telewizor uruchamia, Netflix, jakiś dobry film i tyle i się ogląda. Chyba 10 minut opóźnienia swoją drogą. Każdy ma swoje pasje, a akurat w szkole zmuszają do czytania. Że tam jakąś tą książkę trzeba przeczytać, a to tamto. Chociaż nie wiem, jak dla mnie to one ciekawe nie są, a ich trzeba to się to robi czasami. Albo się idzie na łatwiznę i siadzi streszczenie czyta. A nie, to nie jest, nie. A nie tego wina akurat. Winą jest na przykład to S1 na semaforze przed nami. Teraz akurat szybko zaświecili, jeszcze teraz od kierownika odjazd, proszę. T63 gotowie. No i teraz możemy jechać. Nie ma możliwe, że sceneria też ma takie plany, że to tu trzeba postać, a to tu. Możliwe, że to jest góry ustalone przez system. Że ma być tyle opóźnienia i tak jest. Jeszcze, żebym ja został na stacji i rozmawiał, to też by było coś innego. Fajnie, że te inżynierowie dają przez rady, jak macie, kto tak robi, to duże, żebyś wiedział o tym. Jeszcze na tej scenerii to tak mało, czasami są scenerie, na przykład poranek na 053, na tej samej, co teraz my jedziemy. To tam więcej gadają, bo tam analizy podają i tak dalej, jeszcze przez rady. Też fajnie. Już tam to radio, to można to albo ściszyć. Już nie będą gadali. Albo podgłośnić, ewentualnie wyłączyć. No jak się wpiszę w Google, ma maszyna. Symulator to wyskoczy. Chociaż to tam chyba ma z 15 GB, a nie lepiej. Nie, bo u mnie to tam 5 minut to się pobierało. Bo ja mam chyba 600 megabitów pobierania, to na chwilę poszło. Jest podany, a wyjazd na zastępczy, dobrze. No widać tutaj niektóre niedociągnięcia, że na przykład drzewo uderza w pociąg, czy nie wiem, trzeba przejechać przez drzewo. Się zdarza na tej scenerii, ale to nie na każdej tak jest. Ograniczenie do 70.
pojedynki kamień. To nieźle, nieźle. Nie, to u mnie niestety światłowodów nie podciągnęli. A my jeszcze po koncentrykach. Kiedyś jak podciągnąć światłowód, to pewnie też sobie wrobię, ale prędzej się stąd naprowadzę chyba niż to się stanie. A już przez tyle lat nie podciągnęli światłowodów, to już teraz myślę, że też sobie nie wrobię. Siedemdziesiątka i wjeżdżamy w peronę. Poszowice. O, to już tu jest koniec peronu? Nie no, nie może to nie być. Trzeba cofnąć kawałek. W pandemii na LT był dramat z nauką zdalną, tak już. Lepiej nie powracać do tego. Naprawdę do nauki zdalnej to lepiej nie wracać, bo to... Szczerze powiedziawszy, mnie to wykończyło, bo... No gdzie tu się człowiek skupi na nauce, na pewno. Tym bardziej ja na przykład siedzę na moto. Bardziej interesowało to, trzeba iść coś zrobić, trzeba coś naprawić, a to do ogrodu trzeba iść. A to to zrobić, a to tamto zrobić. No jak to było, no zawsze pełno roboty jest. A siedzenie przed komputerem, nie jestem przyzwyczajony do takiej pracy przed komputerem typowym. I po 30 minutach przed komputerem to ja już praktycznie zasypiałem, słuchając tych wykładów. No. Już sami ludzie to uważają, niby że to dobra forma nauki jest. Dzisiaj naprawdę jest mały ruch na transmisji, tak to zawsze były, chociaż po trzy osoby, a dzisiaj jakoś tak... Stałych widzów nie ma, może za późno jeszcze święta? Święta 23.50, to jest taka późna godzina. Dobra, wyjechaliśmy za teren stacji, to możemy przyspieszyć. Ja też uważam, że to jest porażka. No cóż, jakoś to przeżyłem, no może za dużo, nie wiem z tamtego okresu co było, ale też musiałem to nadrobić. Chociaż na zdalnej został drugi monitor, ściąganie. O tym ci poszło do szkoły, a to co potem się nie wiedziało, co jest z czym połączyć. Nauczyciele też potem do nas wrócił do tego, co było na tej zdalnej. Doskonale zdawali chyba, myślę sobie, sprawę, że mało co osób uważało na tych zajęciach, to nie, to trzeba lecieć dalej. Zdecydowanie to głośno jest, to nam ścisznie. Muszę zmienić ten
czas, kiedy się pokazuje ten regulamin, gdy najbardziej za często się wysyła. A jak jest więcej osób, to jeszcze jest w porządku, ale jak jest jedna osoba, czy tylko dwie na przykład, to może za często się wyświetla zdecydowanie. Chociaż już mówię, że mam to zmienić od jakiegoś czasu. Kiedyś jak tworzyłem stronę internetową kanału, to niestety wtedy jak już się za to wybrałem, to już trzeba było to skończyć. Czyli strona nie mogła być w trakcie prac technicznej przez pół roku. Trzeba było ją, jak już się zaczęło ją tworzyć, to trzeba było ją skończyć. Myślę, że się udało, jest w miarę orientacyjna i wszystko idzie na niej znaleźć. Może trochę za często, no właśnie. Niektórzy ludzie, jak przyjdą, to i tak złamią ten regulamin. Jakby się nie wiadomo, jak często wysiedla, to i tak kto chce go łamać, to i tak nie będzie łamać. Ojejku. Odjazd. C63 gotowie. Zobaczmy to z zewnątrz. Tutaj wygląda wyjazd Kimla z zewnątrz. Dobrze, aktualnie jedziemy do stacji końcowej naszej dzisiejszej misji. Można nie wiedzieć, czemu ten pociąg jest hipny. Jest on nazywany Kiblem ze względu na charakterystyczny zapach panujący w środku. Bo zazwyczaj jak ci tam się siedziało na przykład w pierwszym członie, a tam zawsze był MWZ i tam zawsze pachniało po prostu takim kiblowym zapachem. I tak nazwali Kiblem po prostu skład ze względu na charakterystyczny zapach.
DZ34 jest sprawne radio, tam w ogóle nie świeci konsolka. To jest strona wyjście. Od tego momentu 70. Teraz tymi sygnałami to mniej więcej to opóźnienie nasze utrzymuje 10 minut, ale już moja jazda jako jazda nie opóźnia skład. Ja ta trasa nie powiedziałbym. Ile? Godzinka. Nie jesteś źle. Ostatnio i po 120 minut jeździliśmy trasy. Też i takie są. Jest nawet jedna misja jeszcze w maszynie, która trwa w ogóle 8 godzin. Jest tak. Jeszcze nigdy jej nie przejechałem całej. Chyba Turką, czy jakoś tak się nazywa. Całe szczęście jest podzielone na dwie części. A teraz to nie jest długo, bo to już kończymy zaraz. Prezentuje się fajnie, tak, chociaż może graficzom to ona nie powala. Ale no... W tych symulatorach nie jest za bardzo w grafikadze. To jak się jedzie i odcelowanie realiów jazdy. No jest chyba bardziej cenniejsze niż nie wiadomo jak o grafika. Dobra, dojechaliśmy, załączmy sobie oświetlenie kabiny, naciągnijmy hamulec ręczny. A stawnie kierunku, dajemy na pozycję neutralną. Wyłączmy sprężarkę, wyłączmy przetwornicę i światło przyniosło. Oświetlenie na pulpit i na przyrządy wyłączmy.
Teraz opuścimy sobie pantograf, ale najpierw wyłączymy sobie światełka. Treść gry jest najważniejsza, a nie tyle co sama grafika. Opuśćmy. Pozytor w armii EU-0612 przyjechała. EU-012? EU-0612. Dzięki. Dobra, pantograf opuściliśmy. EU-06 przyjechała. Jaki stary składzik. Gdzie tam ile przełączników? Jest tutaj specjalnego, nie ma radyjka. Czyli zamknijmy oświetlenie przedziałów. Wyłączmy. No i składzik wygaszany w peronie. Dobrze, drodzy Państwa, i tym optymistycznym. Zakończymy dzisiejszy live'owy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.